Cześć kochani, zapraszam Was na hol lumpeksowy. Troszkę rzeczy jest z H&M-u, ale niewiele. Zresztą lumpeks też nie jest za duży, bo tak jak ja Wam mówiłam, w tej chwili mamy tutaj rzeczy w naszym lumpeksie letnie, zimowe mieliśmy latem, także taka sytuacja, więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, krawat męski, którego można używać też, wiadomo, że są modne sobie do zawiązania, ale zobaczcie, z czego on jest zrobiony. Także mamy tutaj 100% jedwab, dlatego się skusiłam. Jest przemiły w dotyku i uważam, że kolorystyka też jest spoko. Nie wiem, tutaj mam jakieś kwiatki na zbliżeniu, no ale to nikt tam jakoś w krawaty się nie przybliża. Uważam, że bardzo ładnie wygląda, prawda? Spoko jest. Także taki jedwabny krawat. On kosztował 6 zł i jeszcze jedna rzecz jest za 6 zł, to są te spodenki. 100% lniane, białe. No obawiam się, że będą prześwitywały, ale ja nie mierzyłam ich w sklepie, także ocenimy razem. Mamy z przodu kieszenie, z tyłu też są kieszenie. I co to za firma? Już patrzymy. Coś takiego, rozmiar. Jaki jest rozmiar? No to ja nie widzę, tak? Muszę przez ten 38. 38, czyli mój. Ok. I słuchajcie, cena wyjściowa ich była 28 zł, a ja zapłaciłam 6. To wszystkie rzeczy za 6 zł, teraz są rzeczy po 2. To są spodenki dla mojego męża. Zobaczymy, czy będą dobre. Beżowe. Wyjściowo one są z H&M-u. Rozmiar to jest 34. Cena ich 26 zł. Takie przedkolanko z kieszeniami. Z tyłu mamy jedną, z przodu mamy dwie. Zobaczymy. To jeszcze nie prane jest nic. Co tu mamy za materiał? To jest 100% bawełna, także spoko. Następna rzecz, oczywiście letnia, czyli długa sukienka, biała w granatowe paski, na ramionczkach. Ona jest oryginalnie, słuchajcie, z Vero Mody. Mamy tutaj rozmiar L i cena jej wyjściowa to było 23 zł i tutaj jest 100% bawełna. Także też fajnie, nieskulkowana, nie, może lekko jest szew przekręcony, ale delikatnie. Także nie ma problemu. Kolejna rzecz w paski to jest koszulka. Tu mamy za to paski niebieskie i takie cieniutkie. Skąd ona jest? O, z H&M-u, słuchajcie. Co to jest za rozmiar? Eseczka. I tutaj nie patrzyłam, ale według mnie to też jest bawełna. Tak, 95% bawełny i 5% elastanu. Myślę, że taki basic fajny. I ostatnia rzecz lumpeksowa. Spódnica z... Tak jak mówiłam, te wszystkie rzeczy, te dwie tylko pierwsze były za 6 zł, a te pozostałe są po 2. No może trochę kwiecista, ale co tam, zobaczymy, czy da radę ją nosić. Słuchajcie, nie wiem skąd ona jest ogólnie, ona jest nowa z metką nawet. Tutaj tej ceny wyjściowej nie ma, a nie, jest. 25 zł sobie za nią życzyli, to jest H&M rozmiar 40 i chyba to była wiskoza. Tak, to jest 100% wiskoza, także uważam, że fajnie. Ona jest z przodu marszczona i jeszcze ma tutaj dodatkowo rozporek. Także może się nieźle prezentować, powiem Wam szczerze. Na lato do białej koszulki spoko. Chociaż niekoniecznie na lato. Mam coś. Hej, hej. A spódnica? Jaka spódnica? To co masz na sobie? Ona nie jest z lumpeksu, także przejdziemy. Ona jest z H&M-u oryginalnie kupiona nowa. Dobra. Mam jeszcze, dostałam od kogoś taki plecak Puccini czarny. Ten plecak raczej powędruje dalej, powiem szczerze, bo ja nie mam jeden plecak mały, ale dla mnie to on jest niezbyt wygodny, on tylko jest wyjazdowy. Ten możemy zajrzeć do środka, jest dość pojemny, jest zapinany na jednego napa i powiem tak, ja uważam, że to takie rzeczy są trochę mało bezpieczne, bo plecak nosisz na plecach, tak? Schylisz się coś i stąd może łatwo wszystko wyskoczyć, chyba że dodatkową jakąś włożysz to jeszcze w jakiś pojemnik, jakąś kosmetyczkę. Także ja dlatego tego nie chcę, bo ja nie będę pilnowała. Zresztą nie mam gdzie nosić takich plecaków. Mam jeden, mi wystarczy. I teraz przechodzimy do nowych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest marynarka szara, której poszukiwałam od jakiegoś czasu. Udało mi się, słuchajcie, znaleźć. Jeszcze gdzieś tam stał wieszak wyprzedażowy. I zobaczcie, ona jest chyba ile? Ze 130 zł, tak? Tak, pewnie, 130 tak? na 65. Także spoko. Tutaj jakiegoś szału materiałowego nie ma, ale ja przy marynarkach takich
Nie wymagam nie wiadomo czego. Podszewka jest poliestrowa. Słuchajcie, wierzch jest 74 poliester, a reszta to wiskoza. Ale podoba mi się ta krateczka, taka troszeczkę w stylu męskim. Zobaczmy. Tu przy kieszeniach nie ma żadnych... Przy kieszeniach. Przy rękawach nie ma żadnych guzików. Z tyłu nie ma żadnego też rozcięcia. I z przodu jest zapinana na jeden guzik. No i mam jeszcze na sobie, słuchajcie, spódnicę, którą już ubrudziłam, bo dzisiaj w niej śmigałam i pogniotłam. Ona jest stuprocentowo wiskozowa, w rozmiarze S. No i taka lekko rozchodząca się na dole. Materiał taki przypominający satynę. Ona jest ogólnie na gumce. Z tyłu mamy zaszewki. I tak jak widzicie, S-ka jest dla mnie spoko. Myślę, że większa by nie mogła być. Ale mogę Wam już coś powiedzieć, że ona po tym jednym dniu... Ja nic jakiegoś specjalnego na sobie nie miałam. Czy widzisz, widać będzie to w kamerze, że ona już sterczą na niej takie włoski, jakby pozahaczane było o coś. Wiesz co, no ja wiem, od czego może być. Jedyna rzecz, którą od miałam... Kurtki. Od kurtki. Od kurtki. A teraz, dobra. Ramoneski. Tutaj jest. No bo nic więcej mi nie przychodzi do głowy, bo tak patrzę tu niżej, to nie widzę nic więcej. Także to jest od kurtki na bank. No wiesz, i w tam tym są miejscu. Te elementy takie metalowe, więc... A ta spódnica, słuchajcie, kosztowała 80 zł. Skusiłam się na nią właśnie w związku z tym, że wiskoza i to jest taki delikatny róż. Róż w malinkę wpada? Lizaczek taki dla mnie, no nie? To co, przymierzmy teraz te pozostałe rzeczy. Mam na sobie pierwszą tą marynarkę. Słuchajcie, nie wiem czy mówiłam, ona jest w rozmiarze S. Zresztą tam chyba było na tej metce widać. Uważam, że jest odpowiednia wielkość. Nie chciałam jakiejś obszernej, ale nie jest ona jakaś tam obcisła. Ja ogólnie nie zapinam marynarek, także lubię w ten sposób je nosić. Długość fajna, bo taka zatyłek. Także spoko. I tu przód. Nie, no taka standardowa. I bez tych guziczków tutaj. Myślę, że też to nie przeszkadza, że nie ma tych dodatkowych ozdób. Też fajnie się prezentuje. Prosto. W ramionach, tak, prosto. Najprostsza z możliwych. I taka bardziej właśnie w stylu męskim, tylko nie przerysowane te ramiona. I to mi się mniej podoba. I słuchajcie, mam zamiar zrobić filmik o stylizacji z tą marynarką, także zapraszam na kolejny. A teraz lecimy lumpeksy. Mówiłam Wam, że to jest 100% wiskoza, słuchajcie, ta spódnica. I jak się okazało, jak założyłam, to ona ma jednak dwa rozporki. A mi się wydawało cały czas w sklepie, że to jest jeden rozporek. I tu z przodu mamy zakładki. A tył jak tam? Tył jest prosty. Tak. Ona jest w pasek, no leciutko jest luźniejsza, ale to nie jest jakoś tak strasznie dużo, ta 40. Mamy normalnie suwak i haftkę z boku. No i słuchajcie, nówka sztuka się udało za 2 zł. I myślę, że taka letnia fajna. Mhm. Ładna ta kolorystyka. No nie? Dawa, to te kolory spoko. Mhm. Ta sukienka to L-ka, ale zobaczcie, ona jest taka jak sam raz. Mniejsza by nie mogła być na pewno. Tu można z nią pokombinować, bo na tą chwilę ona jest długa do samej ziemi właściwie, bez żadnych rozporków. Ale jak założymy pasek, możemy tutaj sobie zbluzować i będziemy ją mieli krótszą, wygodniejszą do chodzenia, bo powiem szczerze, jak nie ma tych rozporków, to tak jest troszkę ogólnie czające są ruchy, ale a, nie długa, tak, ona do kostek praktycznie. No. I te paski ładne, podoba mi się, też bardzo fajna będzie na lato. Także ja teraz w lumpeksie szukam rzeczy letnich. No spoko. Zacznijmy od koszulki. Prosta, najprostsza z możliwych i według mnie najbardziej fajna na lato, bo możemy ją wykorzystać właśnie i do jakichś koszul na wierzchu. Kolorystyka jest neutralna, także fajnie. Tył jest tak wycięty, także bardzo dobrze. I tutaj jest jak sam raz. Teraz spodenki, słuchajcie, nie wiem, czy to jest specjalnie zrobione, bo ogólnie one są prześwitujące. Ale przód, te kieszenie mają tak zrobione, że jakby tutaj zasłaniało. To nie są tak kieszenie specjalnie wycięte, prawda? Ładnie, takie wrzucone, tak. Tylko tak ładnie po całości wszyte jest. Z tyłu mamy kieszonki i nie wiem, prześwitują? Nie no, ty masz... Ja mam beżową bieliznę, no ja tak, rozumiem. I no tak, jest i, okay. I nie widać, tak? Czyli fajnie. No bo tutaj widać właśnie po tych kieszeniach i tutaj nawet metka. Mhm. Zobacz, jak prześwituje. No. Metka to słabo. No, metka to słabo. Szukałam ogólnie takich spodenek, właśnie stwierdziłam sobie, że będę szukała w lumpeksie, bo one wszystkie w tej chwili i latem były po 100 zł, po 120
I to z reguły była mieszanka, 100% bawełny, 100% tylnu, a tu udało mi się kupić za 2 zł. Także jeszcze szukam takich beżowych i czarnych, bo to są 3 najlepsze kolory, w jakich można śmigać cały czas. Bo już stwierdziłam, bo mam jeansowe spodenki i właściwie ich nie używam, bo jest w nich za gorąco. Co z tego, że one są luźniejsze, ale w jeansowych spodenkach jest za gorąco. No jest. No taka jest prawda, jest. Jak jest naprawdę gorąco, to jest za gorąco. Gdzieś pójść sobie, nie wiem, na zakupy po markecie pochodzić, to można ja w jeansowych. W jeansach, znaczy w krótkich spodenkach, ale niestety. No, tak chyba, jest. Że takie cienkie. To już przetestowaliśmy i ogólnie ubrania na lato w tej chwili to rzeczywiście wszystkie, które miały poliester, to wylatują powoli, ja przeglądam i wyrzucam to, bo to nie ma sensu, naprawdę. Człowiek się gotuje w tym, szkoda się męczyć. Jak można kupić sobie bawełnę, zobaczcie, za 2 zł. I co, spodenek mąż nie ma ochoty przymierzać. Także ogólnie tak, to je przymierzy. Przymierzysz je ogólnie. A dobrze, ale do filmu nie przymierzysz. Także dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Zapraszamy na następny filmik. Cześć.